Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak zbudować taką małą, glinianą konstrukcję, którą widzicie tutaj za mną. W tym przypadku jest to sauna. Inspiracją do tego budynku był tradycyjny indiański szałas potów, lecz tak naprawdę budynek ten może pełnić wiele różnych funkcji. W środku znajduje się piec rakietowy, który bardzo efektywnie i szybko nagrzewa tą przestrzeń do odpowiedniej temperatury, a później utrzymuje tę temperaturę praktycznie przez dowolnie długi okres. Lecz o tym, jak działa ten piec, jak korzystać z tej sauny, opowiem Wam przy innej okazji. Dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na tym, jak zbudować taką konstrukcję z lokalnie dostępnych materiałów. Jest to bardzo proste i w zasadzie myślę, że każdy, kto obejrzy ten materiał, będzie w stanie zrobić to samodzielnie. Naszą budowę zaczęliśmy od wyznaczenia okręgu o średnicy około 3 metrów na wybranym wcześniej miejscu. Następnie zdjęliśmy darń z tego okręgu. Na obwodzie wkopaliśmy pionowo na głębokość około 40 cm 18 grubych osikowych patyków i wokół tych patyków zaczęliśmy wyplatać regularny płotek. Używaliśmy świeżych gałęzi leszczyny, osiki, brzozy i wierzby. Najlepiej sprawdzały się gałęzie leszczynowe, bo są proste, długie i elastyczne. Gdy płotek osiągnął już swoją zamierzoną wysokość, przystąpiliśmy do wyplatania sklepienia w kształcie kopuły. Użyliśmy tutaj przeplotu spontanicznego, dbając o to, aby był równomierny, wytrzymały i gęsty. Najpierw mocowaliśmy grube gałęzie, a potem cieńsze. Ta konstrukcja nie posiada okien, ponieważ indiańskie szałasy potów nie mają okien. Ma tam panować zupełna ciemność, bez względu na porę dnia. Małe wejście skierowane jest dokładnie na wschód. Wykopaną wcześniej i namoczoną glinę ugniatamy i rozcieramy. W najprostszy sposób można to zrobić nogami albo drewnianymi ubijakami. Gdy glina jest roztarta, dodajemy do niej odpowiednią porcję piasku i ubijamy dalej, aby dokładnie wymieszać glinę z piaskiem. Nasza glina jest dość tłusta, więc dodajemy piasek w proporcjach 1 do 1. Na samym końcu do naszej zaprawy dodajemy słomę i dokładnie mieszamy ją i wgniatamy, starając się, aby każde źdźbło słomy było obtoczone zaprawą. Taka prosta mieszanka gliny, piasku i słomy nazywana jest w budownictwie naturalnym kobem. Jest bardzo szeroko stosowana w różnego rodzaju konstrukcjach ścian, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Kawałek po kawałku od dołu do góry wciskamy kop w nasz gałęziowy płotek z obu stron, od wewnątrz i z zewnątrz. I na tym w zasadzie kończy się cała technologia konstruowania takich ścianek. Kopułę oblepialiśmy od strony zewnętrznej dwa razy grubszą warstwą kobu niż w przypadku ścian bocznych. Zrobiliśmy tak po to, aby uniknąć konieczności oblepiania kobem sufitu wewnątrz. Generalnie taki sposób konstruowania budynków znany jest ludziom od czasów prehistorycznych i nadal stosowany jest w kulturach pierwotnych, niemal na wszystkich kontynentach. Można powiedzieć, że każdy jest w stanie zbudować taki mały budynek, używając tylko i wyłącznie materiałów, które znajdują się wokół. Nad całą konstrukcją zbudowaliśmy prosty, niezależny dach z desek, który oparliśmy na 6 świerkowych słupach. Dobrze jest wysunąć okap dachu na odległość przynajmniej 60 cm od glinianych ścian, aby chronić je przed zacinającym deszczem.
Budowa tej konstrukcji zajęła nam około 2 tygodnie czasu, łącznie z przygotowaniem materiałów. Oczywiście te 2 tygodnie były rozciągnięte mocno w czasie, gdyż zajmowaliśmy się wieloma innymi pracami. Lecz sama praca przy budowie i oblepianiu tej konstrukcji gliną była ogromną przyjemnością dla wszystkich osób, które brały w tym udział.